Witam serdecznie na kolejnym wywiadzie na kanale WarNews.pl, a dzisiaj z naszym gościem, osoba, której chyba przedstawiać na naszym kanale nie trzeba, jest z nami przyjaciel naszego kanału, Marek Meissner. Witam cię serdecznie, Marku. Cześć, Mateuszu, witam państwa. Marku, wczoraj sobie rozmawialiśmy prywatnie, debatowaliśmy nad tematem naszej rozmowy, postanowiliśmy przedstawić państwu, jakie są perspektywy grupy Wagnera w najbliższych tygodniach, a dziś jak grom z jasnego nieba, informacja zarówno strony ukraińskiej, ale co o wiele ważniejsze, premiera polskiego rządu o tym, że w pobliżu naszej granicy ma znajdować się około 100 najemników grupy Wagnera i dążyć mają do zaostrzenia wojny hybrydowej. No właśnie, Marku, jak to wygląda? Czy mamy do czynienia rzeczywiście z realnym zagrożeniem, czy grą polityczną przed najbliższymi wyborami? Marnie ta polska polityka wygląda. Oj, marnie, jak nas straszy 100 Wagnerowców. No, my sami jesteśmy sobie temu winni. Dlaczego? Robimy z nich nadludzi. Robimy z nich nadludzi, a tutaj, no co, no gdybyśmy powiedzieli, około kompanii Wagnerowców przymierza się do zajęcia przez Myku Suwalskiego. Rany boskie, horrendum. Cała kompania. No to na litość boską. Przecież to są jakieś jaja. Ale znacznie poważniejszą sprawą jest to, co ci ludzie na Białorusi robią. To znaczy przede wszystkim kogo szkolą. Tutaj duże zanepokojenie budzi to, że oni szkolą Straż Graniczną i szkolą tamtejszy SOW. Tamtejszy SOW to wiadomo dywersja. Generał Bieniek mówił, że mogą posłużyć jako operatorzy dronów, że na tym się znają, bo się tego nauczyli w Syrii. Mogą. Dalej to, że oni szkolą Straż Graniczną, to, że oni szkolą SOW, czyli będziemy mieli prowokacje na pasku. To jest prawie pewne, że będziemy mieli prowokacje różnego typu, że mogą być ostrzelania polskich patroli, że mogą być wszelkiego typu zaczepki na granicy otwarcia ognia. Tu powiedział bardzo słusznie pułkownik Piotr Lewandowski, jak zaczną strzelać, to odpowiemy ogniem. No i o właśnie o to im chodzi. Właśnie o to im chodzi, bo potem ruszą tytuły: Polacy zaatakowali Białoruś, ostrzelali nas szpatrol. Ale to od razu ci wchodzę słowo, to wtedy nie mamy sytuacji... Jak to było z tym chińskim, z tym dowcipem rosyjskim jeszcze z czasów komuny? Ja go powtórzę, bo to taki bardzo ładny a propos propagandy. Agencja TASS poinformowała: dziś nad ranem artyleria chińska ostrzelała spokojnie pracujący po stronie radzieckiej traktor. Po oddaniu salwy ze wszystkich dział traktor odleciał. Tak jest. No to jest dokładnie ten poziom propagandy, wiesz? I gdyby no tak, się tylko przestało... komu jest ta propaganda potrzebna? Bo sam sami informowaliśmy o tym, jak kwestia polska, kwestia Warszawy, kwestia naszego kraju, w rozmowach chociażby na linii Łukaszenka-Putin, ta słynna mapa papierowa, te zapewnienia Łukaszenki, że oni już ledwie tych Wagnerowców trzymają, bo oni do Rzeszowa na wakacje. On tak się stara, żeby oni się do tego Rzeszowa nie wyprawili. Tak. Jak słusznie zauważył Piotr, no mieliby, Piotr Lewandowski, mieliby bardzo długą drogę i dosyć szybko by zniknęli. Ale pamiętajmy o tym rosyjskim ekspercie militarnym, który był u Sołowiowa, u samego Sołowiowa, i powiedział, że czy 8 czy 25 tysięcy Wagnerowców to jest wszystko jedno, oni i tak, jak ładnie to ujął, roztopią się jak śnieg w słońcu. To ja się jeszcze muszę dopytać o jedną jeszcze rzecz, bo niedawno w państwowej rosyjskiej telewizji pojawił się białoruski ekspert, który mówił, no przecież nie będziemy powstrzymywać Wagnerowców, nasza Straż Graniczna ich przepuści przez granicę, zobaczymy, co zrobią Polacy. No właśnie, przepuści przez granicę, bardzo fajnie to zabrzmiało, wiesz, otworzy im drzwi i oni sobie tak wyjdą. No cóż, powiedziałbym, że to jest taka gra na... jedną zasadniczą rzecz, na wywołanie maksymalnego zamieszania w Polsce, na zamieszanie w polskiej polityce, na spowodowanie takiego stanu, gdzie ludzie będą mówić, no tak, rząd was nie broni, przyjdą Wagnerowcy i was wymordują i zjedzą. To jest jakaś taktyka propagandowa.
Czy ona będzie, czy ona odniesie jakikolwiek skutek, to dopiero zobaczymy. W każdym razie już odniosła skutek, skoro wszyscy nasi oficjele się pofatygowali pod granicę, skoro premier mówi o kompanii wagnerowców, powiedział o całej setce, i tutaj to jest dla mnie bardzo smutne, bo to jest tak, jak my widzimy, tutaj się zaczyna takie widzenie tych wagnerowców jak tych 300 Spartan, nie? Przyjdą, no trochę tak. No, tak, tak, tacy nadludzie. A może tak sobie powiemy, kto tam jest, bo to bardzo ciekawe jednostki. Na przykład taki Drunin, prawda? Taki Drunin, Andrzej Drunin, dziesiątka najbardziej poszukiwanych w Rosji, zawodowy cyngiel mafii, 5 lat poszukiwany, aresztowany w Hiszpanii, skazany za 11 zabójstw na 23 lata więzienia, zakończył kontrakt z Wagner Group, wyszedł na wolność i podobno z powrotem jest u Wagnera. Dalej Witalij Nikiforow, nawet nie wiadomo, czy to prawdziwe imię i nazwisko, mafiozo, specjalista od porwań, zwłaszcza małych dzieci z bogatych rodzin. Zgłosił się do Wagnera w Łagrze, gdzie odsiadywał 25 lat. Po 6 miesiącach na froncie na Ukrainie wyszedł na wolność, a teraz zgłosił się znowu. No widać, na wolności się nie urządził. I to są takie jednostki właśnie, Mateuszu, od Wagnera, to są ci rosyjscy Spartani. Wiesz, Marku, tylko ja znowu się zastanawiam, bo często sobie nawet gdzieś tam rozmawialiśmy, czy z tobą, czy z Maćkiem. Z jednej strony aspekt propagandowy, który jest niewątpliwie potrzebny partii rządzącej i on jest istotnym elementem dyskusji na temat Wagnera na Białorusi. Ale z drugiej strony, czy my może rzeczywiście odchodzimy od tej słynnej tezy mądry Polak po szkodzie i rzeczywiście, pomijając aspekt to, co zobaczymy na pierwszych, pewnie dzisiejszych wydaniach największych tam, powiedzmy, naszych serwisów informacyjnych, czy rzeczywiście ten przerzut wojsk na wschód, informowanie o tym, o setce, zgadzam się z tobą, wyolbrzymianie, budowanie pewnego napięcia, ale czy rzeczywiście z drugiej strony Litwa, Polska, Estonia, ale informują podobnie o tym zagrożeniu. Litwa ma trochę inną sytuację, wiesz, to tam jest naprawdę zarówno sił ochrony granicy, jak i samych sił litewskich nie jest wiele. Tam gdyby nastąpiło uderzenie 25 tysięcy wagnerowców, to mogliby mieć problem. To nie jest Polska. To zgoda. Jest inna trochę sytuacja. Na pewno granice musimy wzmacniać. Na pewno musimy bardziej pilnować. Na pewno musimy włączyć w dużej mierze do sprawdzania granicy drony i musimy poprosić sojuszników o dane wywiadowcze z Białorusi. I to jest, my takich danych do końca nie mamy, nie mamy takich możliwości. A musimy o to sojuszników poprosić, musimy uważnie monitorować granice. Natomiast na miłość boską nie róbmy z tego paniki, nie róbmy z tego fetysza. Jest konieczne wzmocnienie, jest konieczne uważne monitorowanie. Tak się zastanawiam, chyba najwyższa potrzeba, to najwyższa, jest reaktywowanie tak naprawdę wojsk ochrony pogranicza. Bo pytanie, czy WOT tego po części nie przejmie? A nie za dużo ma już WOT na głowie? To już jest takie... Znaczy wiesz, ja mówię... Włożona im była OC, bo praktycznie dużo z OC robi WOT, a nie powinno. Dalej tutaj ćwiczenia z operacyjnymi robi WOT. Teraz miałby za WOP robić WOT? Nie. Ale wiesz, ja mówię tylko o tych brygadach na wschodniej ścianie. Jeżeli miałyby się do czegoś przejść, no przecież WOT tych brygad ma dużo. I każda jest jakoś wyspecjalizowana. Praktycznie nie brygad, bo mówmy o tym, co jest, a nie co powinniśmy mieć. No to jest jedna sprawa. No to jest jedna sprawa. No i wiesz, no tu pytanie, czy rzeczywiście ludzie, którzy mieszkają tam, którzy tam się wychowali, i te brygady przynajmniej na wschodniej ścianie nie powinny być właśnie wzmocnione właśnie i przeznaczone tylko do tego typu działań, czyli ochrony granicy. Na pewno, gdyby byli tacy ludzie, to powinni z jednostkami operacyjnymi w
współdziałać w tym zakresie. Ale z drugiej strony ja mam dużo informacji na temat tego, kto się zgłasza do VOT-u. Uwierz mi, takie opinie o truperach nieomalże jakichś traperach, którzy tam doskonale znają tamtejsze lasy i ścieżki, są przesadzone. Jest bardzo dużo ludzi z miast, którzy dokładnie wiedzą tyle samo o okolicach przygranicznych, ile ty czy ja. I to jest właśnie ten problem. Tu się zgodzę, ja też się znalazłem, zgadzam z części opinią, że idą tam po części też osoby, które nie do końca by chciały być w zawodowej służbie wojskowej, a jednak interesuje ich wojskowość. Tak, dokładnie. I tutaj jest bardzo wielu ludzi, takich pasjonatów wojska. Oni nie muszą być, właściwie najwięcej ich nie jest z tamtych stron, ale są przydzielani terytorialnie do określonych batalionów, no i w nich służą. Także ja tutaj bym podejrzewał, że ja jednak, oczywiście gdyby się znaleźli tacy, którzy znają te wszystkie ścieżki graniczne, wiedzą o co chodzi, bezcenni jak najbardziej. Ale moim zdaniem przy tym, że zagrożenie, jakie będziemy mieli stałe, to należałoby reaktywować WOP jako osobny rodzaj sił zbrojnych. Ja bym tutaj patrzył trochę inaczej. Dopóki nie reaktywujemy OC, to jej zadania będzie wykonywał WOT. Jak jeszcze go obciążymy zadaniami WOP-u, to on już nie będzie robił nic innego, bo on będzie oczywiście miał za dużo pracy jak na jedną formację. Za dużo ludzie zaczną w końcu odpadać, no bo oni tam nie są na, powiedzmy, etacie wojskowym, prawda? Na etacie szeregowego podoficera czy oficera. No to zastanówmy się, co my tak chcemy, bo teraz z jednej strony tego WOT-u żeśmy nie chcieli, bo on był bardzo upolityczniony. Ja sam pierwszy protestowałem przeciwko upolitycznieniu, ale jak jest, to my go wykorzystajmy rozsądnie, a nie ładujmy w niego nadmiar obowiązków, których prawdopodobnie nie będą mogli zrealizować. Róbmy ten WOP i zróbmy go jak najszybciej, póki jeszcze możemy. Zamiast tutaj działać armia 300 tysięcy, to zróbmy po prostu osobny rodzaj wojsk. Tutaj, prawda, po dobrowolcach trochę potrałujmy, czy nie byliby zainteresowani. Ja podejrzewam, że zwłaszcza ludzie stamtąd, którzy do dobrowolców poszli, będą zainteresowani, bo to jest rodzaj służby, która będzie realizowana na miejscu. A ja wiem, że jak ludzie, którzy przychodzą do armii i dowiadują się, że będą mogli te zadania realizować na miejscu i że oni na miejscu zostaną, to jest dla nich bardzo silny bodziec do tego, żeby oni zostali. Pełna zgoda. Problemem, z którym rozmawiam z moimi młodszymi kolegami, tak, którzy idą do wojska, mówią: super, fajnie wszystko, ale rzucają mnie na drugi koniec Polski. Tak, dokładnie. Tak. A tutaj, tu możemy mieć dodatkowe kilka tysięcy, jeżeli nie kilkanaście ludzi, którzy przyjdą dlatego, że będą służyć w pobliżu domu. Oczywiście. Ja nie mówię tym bardziej obowiązek obrony będzie jeszcze większy. No, ja mało tego. Sprawa infrastruktury. Ile my na tym skorzystamy? Zamiast tutaj dywizję 18, prawda, relokować do pilnowania granicy, to my będziemy mieli nie dość, że 18 zabezpieczoną, to jeszcze będziemy mieli niesamowite środki rozpoznania przygranicznego. Na litość boską, my reaktywujmy ten WOP. Oczywiście, że tak. Marku, wróćmy jednak do Wagnera, tak, bo mi ją gdzieś w głowie siedzi. Tak, bo trochę odjechaliśmy. Ciekawe historie się dzieją. Nie wiem, czy wiesz ten przewrót w Nigrze. Czy ty wiesz? Tak. Tak, czym oczywiście jest, informowaliśmy. Niger? No, państwo afrykańskie i z tego co widziałem, teraz dużo mieszkańców macha rosyjskimi flagami. Największy producent uranu w Afryce. A no tak. To już było, zmienia perspektywę. Bardzo zmienia perspektywę, zważywszy, że tam po raz kolejny występują wojskowi, którzy mieli jakieś kontakty z Rosją. I tam więcej, ja sobie przeczytałem South China Morning Post i oni wcale nie są zadowoleni z tych prorosyjskich ciągot, prorosyjskich przewrotów tam.
Dlaczego? Bo oni się sami tym interesują. Chińczycy. I tutaj mamy taką historię. Popatrz, nie mija 48 godzin od przewrotu, a Prigozhin mówi: dobra nowina, my wam pomożemy w zaprowadzeniu rządów prawa i porządku. Nie mówiąc o tym, że jest to nieprawdopodobne, groteskowe stwierdzenie, prawda? Wagner i rządy prawa i porządku. No, jest taka różnica jak między krzesłem a krzesłem elektrycznym, prawda? No to tutaj mamy, prawda, taką historię. A skąd ty, przyjacielu, tak szybko zareagowałeś? A czy plotki o tym, że ktoś z MSZ-u już pojechał do Niamej, rosyjskiego MSZ-u, to może prawda jest? Może prawdą jest, że jeden z czołowych zamachowców jest wykształcony w Woroszyłowce? No więc mamy taki śliczny komplecik i pamiętajmy o jednej rzeczy. Był ten szczyt afrykański, prawda? Na którym był Prigozhin. I co jest najciekawsze, wszyscy milblogerzy rosyjscy mówią, że jedynym wygranym w tym szczycie był właśnie Jewgeni. No, Jewgeni się pięknie prezentował, tak wyglądał mniej więcej jak wujek na poprawinach, już tak. Tak, już tak około czwartej rano. Tak, tak jest, ale zdjęcia porobił. Ale, co jest zastanawiającą historią, zastanawiające historie są dwie. Po pierwsze, słyszałeś o tym, że w rosyjskich różnych portalach są kolportowane plotki o śmiertelnej chorobie Jewgenija? Tak. Dokładnie. I to choroba, która jest dziwne, bo tutaj rak prostaty może trwać bardzo długo. Może, prawda, się przedłużać, ale zawsze jest ryzyko, że się rozniesie i delikwent w ciągu 6 miesięcy trafi do krainy wiecznego śledztwa. Ja się zastanawiam, ile jest w tym prawdy. Kreml w pewnym momencie powiedział: okej, Wagner może zostać pod warunkiem, że szefem nie będzie Prigozhin. Teraz to wycofał. Dlaczego? I tu jest jedna z głównych rzeczy, która mówi o tym, że ten pucz nie był takim sobie ustawionym puczem, tylko takim momentem, kiedy pokazała się nowa frakcja i ta nowa frakcja Prigozhinem gra. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli by rzeczywiście to była ustawka, że rzeczywiście Prigozhin był w jakiś sposób kontrolowany przez frakcję kremlowską, to oni nie powinni pytać, oni go powinni zdjąć. Oczywiście wypuścić informację o tym, że będzie ktoś inny, ale zaraz dać kogoś innego. A tutaj nagle wszystko zostaje wycofane i Prigozhin jest z powrotem. Mało tego, on jest z powrotem na topie. Putin się krzywi wyraźnie, ale Prigozhina znosi. Wiesz co mi się przypomina? Zobacz te zdjęcia z tego szczytu rosyjsko-afrykańskiego, na te uśmiechy właśnie, o których wspomniałeś, Prigozhina, a materiały z kilku tygodni wstecz, gdzie MON już ten sprzęt, te transportery zabiera, że to zabrał. Już praktycznie... Tak. Lekka piechota. Tak, ale teraz nowe informacje, że jakieś transportery na Białorusi się już wagnerowskie pojawiają. Ale to BTR-y są, 82 białoruskie i to jest najśmieszniejsze, że to jest jeden z najcięższych sprzętów armii białoruskiej, która w tej chwili wszystko rozdała przyjacielom Rosjanom. Także tutaj jest jeszcze jedna informacja. Mateusz, zwróciłeś uwagę na to, co napisała białoruska oficjalna agencja o tym, że w trakcie ćwiczeń grupa Wagnera dostanie dostęp do artylerii i amunicji. Nie zwróciłem na to uwagi. Ja zwróciłem, bo to jest jednoznaczne pokazanie, że oni ciężkiego sprzętu nie mają, skoro mają dostać dostęp. No tak. Mało tego. Logiczne było też, że i tutaj była następna informacja, że ćwiczenia będą z czołgami, ale z czołgami białoruskimi. Białorusini nie mają ich zbyt wiele, bo wszystko powyżej T-72A to oni oddali Rosjanom.
nawet niektóre 72A. I dlatego jak ja słyszę, no tak, wagnerowcy mogą zaatakować Polskę z Białorusi, wspólnie z Białorusinami, albo mogą zaatakować Ukrainę, tak, też z Białorusi, wspólnie z Białorusinami. To ja takie delikatne pytanie zadaję. Czym? Na czym? Na czym Marku, oni przyjadą? Na tych BTR-ach się. Przez te drogi rokadowe zaminowane? Przez Polesie, które jak spadną deszcze, to za moment będzie jednym wielkim bagnem? Teraz, tak, w tej chwili? Nie, zobacz na materiały z tych ćwiczeń białorusko-wagnerowskich. No jest nacisk na lekką piechotę, tak. I to duży. No pytanie, u nas raz przesady z tym komunikowaniem, no bo nikt realnie nie informuje, że nagle 100 chłopa się gdzieś tam pojawia, tylko powinno być to w cieniu gabinetów czy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego załatwione. No ale z drugiej strony aktywność sprawy polskiej w mediach białoruskich i rosyjskich w ostatnich dniach jest duża. Więc pytanie, czy obserwujemy wojnę, ale wojnę informacyjną, tak, powiedzmy bloku zachodniego z blokiem wschodnim, no bo to jest istotne. No i tak, oddziałowuje to na pewno na mózgi Białorusinów i Rosjan obwadniętych propagandą, ale z drugiej strony na części naszego społeczeństwa, która czuje niestety jakieś zagrożenie. Niestety. Ale pytanie, ja to zawsze powtarzam, czy rzeczywiście czas podejść do Białorusi troszeczkę, powiedzmy, twardszym krokiem, ten transport wojsk na wschód, raz, plus wzmocnienie granicy. No tylko z drugiej strony my dostajemy na skrzynkę mailową masę tych filmików. Ja nie wiem, skąd ci ludzie te filmiki znajdują, czy na TikToku, czy gdzieś, gdzie mieszkańcy Bliskiego Wschodu zwykłą piłką do metalu ciągną, tną ten nasz mur i robią wyrwy i przechodzą. No to pytanie. I od razu kolejna sprawa, wypowiedź prezesa Kaczyńskiego, który mówi, że granica jeszcze dodatkowo będzie wzmocniona. Więc pytanie, ale czy pytanie rzeczywiście wydajemy kolejne miliardy, żeby się chronić przed 100-osobową grupą, czy rzeczywiście realnie czujemy, możemy czuć się zagrożeni? Chociażby możemy hybrydowymi czuć się atakami. Zagrożeni prowokacjami. Na pewno. Na pewno możemy, możemy i powinniśmy wzmóc ochronę granicy. Na pewno powinniśmy ją monitorować. Część z tych filmów dotyczy granicy litewskiej, bo wiem, bo dostałem takie informacje od Litwinów, że oni mają ten sam problem. Oni zresztą mają większy problem, bo oni mają mało ludzi. I tutaj no, powiem tak, skierowanie tam wojsk natowskich, skierowanie tam ludzi, którzy są przeszkoleni w ochronie granicy, to byłoby bardzo potrzebne w tej chwili, bardzo. Marku, tam jest ale no zagrożenie jak my nic. Nie mówimy o jednej podstawowej rzeczy, no przecież jesteśmy wschodnią granicą Unii Europejskiej. Gdzie są służby tego typu, które powinny tutaj przynajmniej w dobie takiego kryzysu być? Nie, no Frontex działa, tylko że Frontex działa, ale Frontex dotyczy ludzi. No Unia Europejska nie ma własnych brygad, nie ma własnego wojska, pieniądze idą. Jakieś tam idą, bo o tym słychać, o tym się w zaciszu gabinetów mówi. Natomiast no, pieniądze no, są fajne, dobre, mogą nam posłużyć do tej ochrony granicy, ale pieniądze tutaj nie będą walczyć w tej chwili i nie będą nam tej granicy patrolować, osłaniać. Natomiast to o to się musimy postarać we własnym zakresie. I że to musi być mądre, a nie na zasadzie, że o rany boskie 100 ludzi idzie. Pamiętajmy o jednej rzeczy. I tutaj taka kontra w stosunku do tych oficjalnych informacji. Rosjanie podpisali porozumienie z Mali, Sudanem, Wybrzeżem Kości Słoniowej i za moment podpiszą z Nigrem. Tam wszędzie muszą być kierowani ludzie. Nie pójdą ludzie z wojsk operacyjnych, dlatego że po prostu jedną wojnę już mają, a tam jest cały czas asymetryczna, pełzająca wojna z nim, czyli takim ramieniem Al-Kaidy. Tam zresztą się to bardzo dużo zmienia, bo tam jest i Al-Kaida, jest i ISIS, czyli Daesh. Tam jest wszystko, co jest islamistyczne, przy czym to islamistyczne jest bardzo prymitywne. To jest bardziej plemienne, ale jest. I teraz tak. Oni tam wojsk operacyjnych nie skierują. Po pierwsze dlatego, że wszystko idzie na Ukrainę, a po drugie dlatego, że nie ma tam ludzi szkolonych
i będą ponosili ogromne straty, gdyby tam skierować ludzi bezpośrednio z wojsk operacyjnych. Okej, więc Wagner, prawda? No ale policzyliśmy już, że to jest 5 krajów. Czyli Wagnerowców nie dość, że trzeba tam przenieść, to jeszcze trzeba wzmocnić. Bo jak dasz do 5 krajów 25 tysięcy ludzi, to nijak nie wychodzi więcej jak po 5 tysięcy na kraj. No to wystarczy? Tak? Słabo. Słabo tak, nie? No właśnie, tym bardziej, że na kraje afrykańskie, my tak sobie patrzymy na mapę Mercatora i widzimy, jaka to jest Polska duża, ale jakbyśmy zobaczyli w prawdziwej skali, to okazałoby się, że dla nich taka Polska to jest obszar jednego regionu. Dokładnie. I tam no tylko, po prostu... tylko po tym szczycie się nasuwa, Marku, jedno pytanie. Czy my jako, ogólnie powiem, Zachód, nie przegrywamy wojny o Afrykę? Myśmy już ją jakoś przegrali, ale z Chinami. A tutaj to jest tak jakby, tutaj jest jakby widzisz wyższy szczebel. Rozgrywka chińsko-rosyjska. No tylko i na ile sobie Chińczycy mogą pozwolić, bo przecież te inwestycje chociażby lokalowe Chin w Afryce były olbrzymie, dwa surowcowe, no a tu nagle Rosja. Pytanie, czy ktoś, masz jakieś informacje, czy przedstawiciel Chin był na tym szczycie, byli jacyś przedstawiciele Chin na tym szczycie rosyjsko-afrykańskim? Nie, ani jednego. Ani jednego, aczkolwiek byli przedstawiciele prasy chińskiej, wszystkich mediów chińskich, łącznie z telewizją państwową, bardzo pilnie to obserwowali. Czyli jednak interesy wojenne wojennymi, ale gospodarcze gospodarczymi. Marku, na koniec jeszcze, ja wiem, że my w naszej grupie tego za bardzo nie przepadamy za tym, ale wyciągamy szklaną kulę. Jakie są takie według ciebie perspektywy grupy Wagnera? Wzmocnienie jednak względem tego, co się działo w ostatnich tygodniach, czy jednak tu skupią się na obszarze naszego regionu i będziemy obserwować jakieś właśnie prowokacje, elementy wojny hybrydowej? Ja powiem tak. I to. Będziemy, na pewno część Wagnerowców zostanie na Białorusi, gdzie będzie użytecznym narzędziem do straszenia nas oraz Litwinów. Natomiast powoli oni będą wyciekali ten właściwy rdzeń wagnerowski. Pamiętajmy o jednej rzeczy. Pamiętasz, że Utkin powiedział, że odejdzie, określił Prigozina mianem pacana, prawda? I że zdradził i tak dalej. A odszedł? Nie, nie odszedł. Utkin dalej tam jest, dalej dowodzi i z Prigozinem się pogodził. Afrykańskie złoto, afrykańskie diamenty, afrykański uran za bardzo pachną. Kolejnych kilka spółek powstało Prigozinowych w Afryce. No co, do handlu one powstały? No do, no jakiś tam handel to jest, prawda? Ale, no więc ja myślę, że to będzie tak wyciekało pod dowództwem Utkina i tych starych Afrykańczyków, jak oni mówią, do Afryki. Nawet będą werbowali nowych ludzi, to oni już będą ich szkolili nawet tam. Natomiast tu zostanie, ja myślę, że około 1000 ludzi, może więcej, zostanie tutaj do straszenia. I po raz kolejny będzie, że Wagner uzupełnia swoje szeregi, na pewno zaatakuje Litwę i Polskę. Kolejnych 100 Wagnerowców zamierza przejść przez Smykiem Suwalskim. Użyteczne. No użyteczne, tylko na jak długo? No jeżeli tam mamy, którą tam dzisiaj, 13 czy 14 kolumnę? 14. Więc pamiętaj, co, potem że... oni wykorzystają te szlaki, które wykorzystywali chociażby do przemytu tych imigrantów i co, dalej w świat, czy oni tu jednak zostają? No bo to nie jest mała grupa, to nie część mówimy o cesty. Zostanie, część będzie, pamiętaj, że była taka sytuacja, że nasi rozpoznali, nasi ludzie, nasi, cholera wie czy nasi, ktoś rozpoznał wśród tych imigrantów przerzucanych przez granicę bojówkarzy milicji proirańskiej Deir el-Ezzor. Czyli mamy taką sytuację, że kobietami i dziećmi na granicy zasłaniają się bojówkarze. Ja myślę, że stąd jest taka awantura u nas o ludzi na granicy. Bo na pewno są tam kobiety i dzieci i na pewno są tam ludzie kompletnie niewinni, którzy są werbowani po to,
żeby robić za żywą tarczę dla bojówkarzy, którzy z kolei są prowokatorami i starają się jak najbardziej na granicy zamieszać. No, ale rozwodnimy wokół normalnych uchodźców i imigrantów, to wiadomo, że społeczeństwo się podzieli, bo społeczeństwo będzie widzieć kobiety z dziećmi, które są wyrzucane na granicę białoruską. Z drugiej strony, jak tam chodzą ludzie po misjach, którzy widzieli, jak kobiety z dziećmi zakładają pasy szachida, to ja im się czasem nie dziwię, bo od razu im się włącza taka lampka. A cholera. Wiesz, Marku, ja się z tobą w 100% zgadzam, tylko zobacz, jak to jest w naszym wspaniałym kraju, że z jednej strony mamy tak, przychodzi 100 chłopa, robimy konferencję prasową i mówimy, że będzie wzmacniane wojsko, granica, monitoring itp., a z drugiej strony mamy przecież informację, że zaraz na festiwalu w Wenecji czy w Cannes będzie film Holland o totalitarnym polskim państwie, które gnębi uchodźców na granicy. I polaryzujemy to społeczeństwo na dwa obozy i z jednej strony jestem po części w stanie zrozumieć i jednych i drugich i mamy mętlik w naszym społeczeństwie, bo z jednej a strony... A i o to właśnie chodzi. A i o to właśnie chodzi. Wiesz, i potem rozmawiając z szarym człowiekiem, z którym się spotykasz, chociażby na targowisku czy w sklepie, to on nie wie, co ma myśleć, tak? Bo z jednej strony obserwowaliśmy, powiedzmy, półroczny hejt na służby w postaci Straży Granicznej. Potem obserwowaliśmy to, że kobiety i z dziećmi są zawracane, przerzucane na stronę białoruską. I wojna, co najgorsze, niestety trwa, coraz bardziej się rozszerza wojna polsko-polska. Bo i o to chodziło. I o to właśnie szło. I dlatego się bojówkarzy cały czas mieszało w zupełnie niewinnych ludzi, którzy chcieli po prostu jakoś żyć. I tutaj to jest tak. Mateusz, obie strony mają rację i obie jej nie mają. No i ja jestem tego samego. To jest tragedia. I to jest właśnie nasza narodowa tragedia, w której bardzo wiele niestety czuć smród kłonów. Bo tak, tylko wiesz, Marku, mnie osobiście boli i tobie też bardzo serdecznie dziękuję i naszej tam ekipie, z którą ostatnio mieliśmy okazję się spotkać w Warszawie, bo pomagamy ile możemy, wysyłamy sprzęt, masę pewnie twoich, moich znajomych przyjęło Ukraińców do swoich domów, a nagle w świat pójdzie przekaz, że my tutaj no, jesteśmy państwem, które bije uchodźców. No, nikt nie patrzy, że 1,5 miliona osób, które tutaj jest z Ukrainy, to też nie są przecież osoby, które się tu znalazły, bo im się tak podobało, tak? A czy myśmy tą sprawę politycznie rozegrali? No właśnie. Myśmy tej sprawy politycznie w Unii nie rozegrali, a dostaliśmy wszystkie karty do ręki. No tak. I co? I nie potrafiliśmy. Czesi to załatwili. I to Czesi to załatwili na brylantowo jeszcze. Unia nie dość, że nie będzie żadnego redyslokowania, to jeszcze Unia im dopłaci. No to na litość boską, przepraszam bardzo, gdzie jest nasza dyplomacja, gdzie jest nasz MSZ, gdzie jest nasz rząd, który tego nie potrafił załatwić. No tutaj wchodzimy na politykę. A tego poszukiwanie politycznego złota jest śmiertelnie groźne. Tak, tylko na wiesz, ja kraju. Jeszcze zwracam uwagę ze swojej perspektywy. Informujemy o tym, o czym niekoniecznie powinniśmy informować, a zamiast przekazać naszym obywatelom jakieś sukcesy, chociażby w produkcji czy kontraktów zbrojeniowych, nie wiem, nie wypowiadam się, bo nie wiem, czy one są, czy nie ma, bo rząd o tym nie informuje, a z drugiej strony Niemcy, Czesi tworzą materiały dla swoich społeczeństw takie, jakby już tam praktycznie ich firmy były. Przecież to, co zrobili z Excaliburem Czesi, te materiały, ten remont tych czołgów, czeskie zakłady wręcz praktycznie z dnia na dzień remontują kolejne. Rheinmetall, który już mówi, że będzie własną obronę przeciwlotniczą tworzył na Ukrainie. Reńscy to jest osobna tematyka na Ukrainie, bo to już czasami zakrawa o kabaret. Ale wiesz, o co mi chodzi? I oni to informują w swoich mediach, a my mamy wypowiedź ukraińskiego ambasadora, który wręcz takim... no niezbyt przyjemnym tym mówi, a jeszcze nam dajcie. Wiesz, o co mi chodzi? O ten przekaz po prostu. Ale przecież my nawet nie potrafiliśmy tutaj tego skontrować, wiedząc, że chodzi o frakcję Szmychala i nie potrafiliśmy tutaj rozmawiać. Tutaj dalej na Ukraińcach się mści to Wilno i to, że grali powyżej własnej ligi. Ale tutaj to jest sprawa polityki, a to do tego dołącza się do nas
dołącza się u nas taka specyficzna betonoza. Betonoza która, a tak, wiesz, która ja ma jestem po części zrozumieć Szmychala, bo gdyby to powiedział polski polityk, to prawdopodobnie byłby nazwany mężem stanu, tak? Tego typu wypowiedzi, tak? Ale to już jest temat na inne rozmowy. Marku, to jest temat na inne rozmowy i dlatego ja mówię, że przede wszystkim działajmy tutaj na niwie armii, starajmy się, żeby armia wykonywała swoje zadania mimo, powiedzmy sobie prosto w twarz, niekorzystnego środowiska politycznego, zarówno po jednej, jak i po drugiej stronie, ponieważ zarówno jedni, jak i drudzy widzą armię jako rodzaj lewara na konkurentów, to musimy się starać o to, żeby armia wykonywała swoje zadania i żeby nie była objęta tą, no co tu dużo mówić, mucką polityczną. Tak jest. Albo w jak najmniejszym stopniu, no ale to, no wiesz, no, oczywiście to są sprawy idealne, ale... Oczywiście. Trzeba się starać. Ja osobiście, bo wypowiadam się za siebie, murem za polskim mundurem, więc niech panowie w zaciszu wykonują swoje obowiązki takim najnowocześniejszym sprzętem i najlepiej jak to potrafią. Marku, dokładnie. Bardzo ci serdecznie dziękuję. Ja tobie też dziękuję. Życzę ci miłego, spokojnego dnia. Ja Państwa też. Zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału i odwiedzenia mediów społecznościowych Marka Meissnera. Jeszcze raz dziękuję, miłego, spokojnego wieczoru. Dziękuję.